Wyszedłem sobie dzisiaj na małą wycieczkę botaniczną. Miała być inna pogoda, miało być słoneczko. Na razie słoneczka nie widzę. Jakiegoś szczególnie otwartego, że tak powiem, jak ja to nazywam. No ale chodzę sobie po nieużytkach, proszę Państwa, nad rzeką. Tutaj kilka lat temu nawieziono takie sterty ziemi. One już obrosły trawą i inną roślinnością, proszę Państwa. O, takie pagórki, to może teraz nie widać z tego miejsca aż tak dobrze tego, ale są, proszę Państwa, takie ciekawe przekształcone sztucznie środowisko jest miejscem występowania różnych gatunków roślin. Teraz tutaj jakiejś szczególnej różnorodności jeszcze nie widać, ale wiosną, latem będzie tutaj ciekawiej trochę. No, idę sobie nad rzekę, proszę Państwa. Dzisiaj taki mały test sprzętowy. Wyciągnąłem z szafy kamerę, taką GoPro. Mam ją parę lat, używałem dosyć intensywnie na różnych tam wycieczkach kilka lat temu, a potem zaprzestałem. Ale stwierdziłem, wrócę do niej. Zobaczymy, jak się sprawuje. No i tak to, proszę Państwa, właśnie wygląda. Zobaczmy, cóż to jest, co ja tu widzę. Proszę zobaczyć, jakie to ciekawe. Jakie to piękne. To jest, proszę Państwa, szczeć pospolita. I specyficzna, charakterystyczna, suche oczywiście o tej porze roku kwiatostany. Dużo tego na nieużytkach wokół Wrocławia. Bardzo ładna roślina. Nawet teraz ładnie wygląda, ciekawie. A co dopiero, kiedy kwitnie. No dobra. Ale chodźmy dalej. Może jakieś ślady wiosny dzisiaj spotkamy. Ja mam dzisiaj zamiar spotkać co najmniej dwa. O, tu już też. Tu widzimy przytulia pospolita, coraz większa, zielona, piękna. Nie jest to taki bardzo charakterystyczny gatunek wiosenny, ale też oczywiście na wiosnę się rozwija. Zbliżamy się do rzeki i zobaczymy, co się dzieje na rzece. Co się dzieje? Jak stan wód wygląda? Błotko, błotko, ten, a woda wygląda tak, jak widać. Ma taki kolor. Chciałem powiedzieć kawy z mlekiem, no ale nie do końca jest to kawa z mlekiem. Proszę Państwa, proszę zobaczyć na zachód. O, co widzimy? Na zachodzie błękitne niebo przeziera. No dobra, ale nie wiem, czy dzisiaj jeszcze się doczekamy pięknego, otwartego słońca. Może tak, może nie. Natomiast ja kieruję się dalej, tam, w stronę tamtych drzew. Jestem, proszę Państwa, w parku. To nie las, nie las. Dzisiaj nie poprzez las, tylko poprzez park. Bardzo lubię ten obszar tego miejskiego parku, ponieważ obfituje w dużą ilość gatunków wiosennych, pięknych wiosennych kwiatów. Już jeszcze będzie kwiatów nie widać, ale roślinność już jest. Proszę Państwa, nawet tutaj pozgrzebywana ściółka i nie wiem przez kogo, czy przez dziki, czy przez inne gatunki, czy tu jeszcze coś innego grzebało, ale proszę Państwa, to nie jest też tak źle, bo dochodzi do odsłonięcia roślin. I co widzimy? Co widzimy, proszę Państwa? To chyba Państwo wiecie, bo ja to milion razy już o tym filmie kręciłem. Co to za gatunek? Ziarnopłon wiosenny, proszę Państwa. Chyba moja ulubiona roślina wiosenna, kwitnąca na żółto, oczywiście jeszcze nie teraz. Jeszcze trochę za wcześnie, ale już wychodzi. Już nie od dziś, już tutaj byłem kilka dni temu, już filmowałem.
ta roślina wypuszcza liście właśnie teraz pod koniec zimy i później z czasem zaczyna żółknąć i już w lecie już jej nie ma, już w maju zanika, proszę Państwa. Jadłopłon wiosenny korzysta z tego, że jest tyle światła pod drzewami i korzysta sobie z tego światła, żeby się rozwijać teraz, bo później już światła nie będzie. Jest troszeczkę takich roślin, które tak postępują i całkiem słusznie, że tak postępują. O, proszę zobaczyć jeszcze raz, ale to wielkie, jakie wielkie te listki, no coś wspaniałego, piękne. Jadłopłon wiosenny, idziemy dalej. Takie listki zielone, świeżutkie, proszę Państwa, co to jest? Ciężko stwierdzić, nie? Teraz. Ale ja wiem, co to jest, bo co roku to tu rośnie. To jest, proszę Państwa, złoć żółta, która podobnie jak jadłopłon kwitnie na żółto. Ale to trochę inny gatunek, a nawet bardzo inny. Złoć żółta. Kwitnie bardzo wcześnie, bardzo krótko, proszę Państwa. I trzeba się spieszyć, żeby zaobserwować tę roślinkę. Później jakiś deszcz przyjdzie, to te kwiatki szybko opadają, proszę Państwa, przekwitają. Dlatego trzeba pilnować takich rzeczy, wiosenne kwiaty. Niektóre kwitną długo, niektóre krótko, więc trzeba śledzić tutaj tą fenologię, czyli tę cykliczność, te cykle życiowe. No i tutaj jeszcze jadłopłon. O, jeszcze tutaj też po drugiej stronie drogi, proszę Państwa, słonko wychodzi. Także to były takie dwa zwiastuny wiosny. O, teraz jest światło piękne, żeby zobaczyć. No, to jest coś wspaniałego. O. Ale to jest takie przejściowe. Takie przejściowe te promienie, ale mam nadzieję, że na dniach będzie więcej światła, więcej słońca. O, tu też złoć żółta, proszę bardzo, lekko podświetlona, wspaniale. I tutaj też jeszcze się udam z kamerą, coś jeszcze pofilmujemy, proszę Państwa, na dniach tu. A dzisiaj powoli zbieram się, idę, co za dużo to nie zdrowo, cieszmy się, nie może być wszystko naraz, proszę bardzo. Tutaj też jeszcze jadłopłon. O. Na takim odkrytym fragmencie bez liści, bez... O, proszę bardzo, i tu prosto do słoneczka, prosto do światła. Proszę Państwa, to takie dwa gatunki, jadłopłon wiosenny i złoć żółta. Na dzisiaj wystarczy. Wycieczka krótka, ale fajna. Trochę dzisiaj wieje, ale nie szkodzi. Już czuć wiosnę w powietrzu. Proszę Państwa, tutaj ten obszar, który widzimy, piękne, trawiaste równiny. Proszę Państwa, to jest teren, na którym kiedyś były ogródki działkowe i tutaj można znaleźć pozostałości tych ogródków w postaci różnych gatunków drzew owocowych. Trochę orzechów włoskich też jest. I również rośliny zielone się trafiają. Różne. O tym przy okazji, a dzisiaj, proszę Państwa, tylko zaznaczam, takie różne przekształcenia terenów, szczególnie w miastach, są bardzo ciekawe, ponieważ powodują, że jest duża zmienność gatunków. Wchodzą nowe gatunki, znikają inne, jest jakaś tam dynamika. Tutaj jest taka jakby próba stworzenia parku w tym miejscu. Dosadzono różne drzewa. Ale też zostawili obszar otwarty, co jest bardzo dobrym pomysłem. Jest to koszone, jest to w miarę utrzymane. To jest taki teren, który jest popularny latem. Tutaj ludzie sobie siedzą, grillują. Sobie tutaj grają w piłkę, czy tam w różne sporty, różne towarzyskie sporty i tak dalej. Troszeczkę bałaganią czasami, ale jakoś tak generalnie teren jest, no jest ciekawy, tak? Jest ciekawy. Jak się przypatrzymy również pod względem botanicznym, chociaż oczywiście nie ma tu jakichś bardzo rzadkich gatunków. Jest to koszone regularnie.
i bardzo dobrze, bo dzięki temu pewne gatunki mogą się utrzymać. No, bardzo blisko domów, także takie tereny z pozoru ubogie też są fajne do obserwacji i na przykład do rozpoznawania prostych gatunków. Możemy je sobie obserwować cały rok, zobaczyć jak się zmieniają, jak kwitną. Tutaj szczególnie można zwrócić uwagę właśnie na krzewy i drzewa. Tutaj to jest właśnie ten teren, taki poligon do rozpoznawania właśnie różnych gatunków. Tutaj jest też leszczyna, o dość dużo leszczyny, a przed nami, proszę Państwa, orzech włoski, tamto drzewo, takie o tu, tutaj, orzech włoski. Na sam koniec chciałem jeszcze coś pokazać. To nie jest zwiastun wiosny, ale nieźle wygląda. Nieźle. Glistnik jaskółcze ziele. Jak co roku w tym samym miejscu. I przywrotnik pospolity. Już też świeże listki, proszę Państwa.